W Legnicko-Jeleniogórskim Okręgu Wyborczym Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska zdobyła 41 480 głosów. Wielu zagłosowało, nawet bardzo wielu, czego się nie spodziewałam, bo nie przypuszczałam, że aż tak dobry wynik będzie. Nawet jak żartujemy, znalazłam się na pudle, bo ze wszystkich kandydatów w Polsce z listy Lewicy, z listy SLD, znalazłam się na miejscu trzecim, a ze wszystkich członków SLD jestem numerem jeden. Bardzo dziękuję za to zaufanie, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona i mam nadzieję, że wspólnymi siłami, bo to trzeba wspólnymi siłami, będziemy dobre rzeczy robić na tyle, na ile to będzie oczywiście możliwe, bo znamy realia polityczne, wiemy, jak to się dzieje w naszym kraju, ale w ogóle w polityce, no, kto ma władzę w parlamencie, ten dokonuje zmian raz w dobrym, raz w złym kierunku. Moje doświadczenie pokazuje, że najczęściej to się rodzą tematy na gorąco. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 12 listopada. Część z posłów to są tacy jak ja, którzy wracają, choć ja tylko po jednej kadencji, ale są tacy koledzy, którzy byli i po trzy kadencje, więc wracają do Sejmu. Wiecie Państwo, to wszystko jest takie techniczne w tej chwili, no bo prosta rzecz. Utworzy się klub, ale też trzeba w Sejmie zrobić biuro. W samym Sejmie przecież zawsze jest biuro. No ale jak nas nie było 4 lata, to wszystko się zaczyna od zera. To nie tylko pomieszczenia, ale pracownicy, ale no to jest cała masa organizacyjnych spraw, które trzeba ogarnąć. I my się już w tych tematach też spotykamy. Biuro ma powstać także w Jeleniej Górze. Szykowana jest zmiana dotychczasowej lokalizacji przy Alei Wojska Polskiego. Musimy mieć nowe miejsce, bo już nam w tej kamienicy, która jest niestety w bardzo złym stanie, już nie będzie biura i też fundacja imienia mojego męża też stamtąd musi się przenieść, bo stan tego budynku jest, no przykre to dla mnie, niezmiernie przykre, bo to jest miejsce, gdzie od lat przecież i SLD funkcjonuje i biuro poselskie i fundacja. No ale niestety stan budynku jest opłakany i tego, tam już nie możemy pracować. A z okręgu legnicko-jeleniogórskiego z ramienia Lewicy w Sejmie zasiądzie także Robert Obaz.